not like the day before. You're like a stone on my pillow. Ale jedna gałązka się nie rusza. Dzień dobry, dawno nie było kawusi na tarasie, więc witam się dzisiaj z wami z tarasu w ten upalny dzień. Co dzisiaj będę robić? Nie wiem, jest okrutnie gorąco, o nawet, ale ruszają się gałązki, bo dopiero co myślałam i tak patrzyłam się, że gałązki się nie ruszają, ale coś tam się jednak rusza, ale powietrze stoi. A wiecie co, może to po prostu ptaszki ruszały, siedziały sobie na gałązce i ruszyły tym drzewkiem. I nie za bardzo chcę pokazywać teraz tamtą działkę, bo już nie mam chaszczy. I na wiecie, że to różnie może być, bo może sąsiadka tam gdzieś sobie w ogródku coś działa. No, więc może o tak. Może o tak. A więc dzisiaj jest bardzo upalnie, tak jak widzicie, wcale się gałązki nie ruszają. Moje kury już gdaczą, może jajka znoszą, chociaż teraz jak w te upały, to kury mniej tych jajek znoszą. Chyba był kolejny gość na spotkaniu i pies drugich sąsiadów chodzi za płotem. Próbuje się dostać do nas na działkę, a nie ma, kochany. Tutaj przejścia nie ma, kochany. Przejścia, zaraz go zobaczycie. Idzie sobie teraz, o, idzie, o, widzicie? I to jest pies moich drugich sąsiadów. Usiłuje dostać się u nas na działkę, ale nie może przejść przez siatkę. Myśli, że tutaj są tylko krzewy, a nie ma siatki. Także dobra. No i wybił mi z tego stropu, nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Także zaczynamy nowy dzień. Nie będę tutaj w sumie stała i opowiadała wam, bo ja i tak nagrywam codziennie. To w sumie tak jeszcze chwilowo nic się przez noc nie wydarzyło. A dobrze, że burzy nie było, bo zapowiadali burzę na noc, ale burzy nie było. Dawno nie było też skrzyni na kanale, więc proszę bardzo, teraz skrzynia w takich swoich tutaj okazałościach. Muszę zrobić tutaj porządek, chwasty znowu powyrywać, bo rosną chwasty, i obgłowić tą różyczkę. Ta różyczka była kupiona w Sitnie i teraz będzie też wystawa w Sitnie za tydzień. Tak, za tydzień, dokładnie za tydzień będzie wystawa w Sitnie i zamierzam sobie tą też różyczkę jeszcze jedną dokupić, bo ona jest bardzo ładna, bardzo ładnie kwitnie, tak na różowo. Były chyba też czerwone, więc może, kto wie, może skuszę się na czerwoną i ją bym posadziła o tu. Tak, tego jeszcze nie zabrałam, ale to widzicie, wcale nie przyrasta, nie wiem dlaczego. Tu bym posadziła tą drugą różyczkę i nawet można by było tutaj jeszcze jedną posadzić różyczkę i by była taka skrzynia z powojnikami i z różami, a najwyżej o te dwie miniaturki bym zabrała. Albo bym te miniaturki, o te, jak one się nazywają, no, funkie, bym przesadziła tutaj jedną i z drugiego rogu drugą. One by tutaj się zmieściły, tylko oczywiście muszą wysypać jeszcze trochę ziemi, bo ziemia znowu się tutaj, tak jak widzicie, uleżała. I znowu nie ma aż takiej dużo. Więc o, takie mam pomysły teraz. Ale to jeszcze zobaczę, jakie róże dostanę. A jeżeli chodzi o powojnik, to ten powojnik widzę, że się poprawił. Tam jeszcze ma gdzieś jakieś takie uschnięte liście. Ale ładnie przyrasta od góry. Teraz wiem, nie widzicie go, bo słońce prosto w oczy wam świeci. Ale bardzo ładny tutaj przyrost ma i z tego powojnika jestem zadowolona. Bo on tutaj chyba jest... Ma się najlepiej, co prawda chorował, ale już wyzdrowiał i teraz poprawił swoją kondycję. A najmniej jestem zadowolona z tego powojnika, bo ten dostaje nawozy i tak jak widzicie, wcale nie ma przyrostu. Wcale nie wiem, o co chodzi, dlaczego on tutaj nie przyrasta, więc tego ewentualnie bym stąd zabrała, posadziła gdzie indziej. To jest powojnik, o, taki fioletowy. A tutaj bym kupiła kolejny, jakiś inną odmianę. Może właśnie o z tych bym kupiła tutaj.
bo to jest dobra odmiana. Tylko gdzie moja karteczka już poszła? A, spadła tam niżej. To jest o taki powojnik. I on wydaje mi się, że tutaj ma się najlepiej. To jest powojnik Wiking. A Wikingi to były silny naród, silne hopy. A tutaj mam jeszcze taki powojnik. A zresztą wy znacie te moje powojniki. I on też tak bardzo nie przyrasta. Też taki jest mikry. No może tutaj troszeczkę przyrósł. I tak to właśnie tutaj wygląda. A moje pelargonki zaczynają kwitnąć. To są pelargonki z mojego siewu. Także mam je tutaj w sumie trzy posadzone. Tutaj jest druga, też będzie kwitnąć. No i tutaj jest trzecia, taka malutka, bo jeszcze znalazłam jedną sadzoneczkę tak całkiem przypadkiem. I teraz właśnie sobie przypomniałam, że w sumie to ja mam środek grzybobójczy na powojniki. I może ja bym tym środkiem grzybobójczym opryskała pomidory i w ten sposób może bym je uratowała. Muszę zaraz cyknąć zdjęcie jednej osobie i zaraz się jej zapytam. O, i taki jest pomysł na teraz. Dobra, także skrzynię wam pokazałam, a tutaj jeszcze jest ta róża druga i ją też będę musiała dzisiaj ogłowić, chociaż dzisiaj się nie powinno ogławiać, bo jest dzisiaj za gorąco, a w takie upalne, gorące dni nie powinno się ogławiać. Więc nie wiem, czy ja to dzisiaj zrobię, ale na pewno na dzisiaj też mi zajęcia nie zabraknie. Także witam się z wami serdecznie, zapraszam na mojego vlogusia, no i lecimy z tym żyćkiem. Dawno nie było też temperatur i tak jak widzicie, u nas dzisiaj jest godzina chyba 7-8, mamy już 34 stopnie, także dzisiaj to nie wiem ile będzie na tym termometrze, z 50, aby tylko nie zabrakło rtęci. Przyszła pora na śniadanko i na śniadanko dzisiaj będzie sałatka, którą robiłam wczoraj i zapomniałam wam w sumie to opowiedzieć o tej sałatce, więc przepis oczywiście podałam wam na dole w opisie filmiku. A jeżeli chodzi o składniki, to mamy tutaj brokuła, mamy tutaj kukurydzę, mamy tutaj ananasa, ser typu feta, śmietan, majonez i jogurt naturalny, do tego czosnek, sól i trochę pieprzu. Wymieszałam i bardzo dobra, a jeszcze dodałam, wiecie co, od siebie dodałam szczypior. Przepis dostałam od Marysi, napisała go w komentarzu i stwierdziłam, że dla odmiany może być taka sałatka na upalne dni idealna. Do tego kiełbasa śląska z szynki. Jest już późna godzina i wcale, ale to wcale mi się jeść nie chce, ale jest już 12 i tak staram się, no tak troszeczkę chociaż zmusić do jedzenia, bo gdzieś nie mam dzisiaj apetytu na jedzenie, ale już oczywiście troszeczkę porobiłam, bo słyszycie zmywarkę w tle, pralka nastawiona i herbatka będzie do popicia. Także ja teraz zajadam, a wam życzę smacznego, jeżeli też coś jecie. Jak to będziemy robić? Ciacho będziemy robić! Rozmrażałam sobie masło na tarasie, no bo ono było zamarznięte, a na tarasie dzisiaj jest ponad 30 parę stopni, nie wiem czy do 40 nie dochodzi, a ja właśnie biorę się za robotę. Biorę się za robotę, bo trzeba ogarnąć dom, bo jest bałagan. Mam zamiar zrobić ciasto, chcę dzisiaj zrobić też pulpety, ale raczej nie będzie obiadu z ziemniakami, tylko pulpety będą z ryżem albo z kaszą. To jeszcze się zobaczy. U nas dzisiaj jest pieruńsko gorąco, zresztą zapewne też i u was tak samo jest. Z tym, że widzę, że już jakieś takie chmurki nachodzą, więc no może z tego coś i wyjdzie później jakaś burza, tak jak wczoraj wieczorem, chociaż wczoraj wieczorem usiądę sobie na chwilę. Chociaż wczoraj wieczorem, to jak już przyszła ta burza, to nie była jakaś taka, wiecie, tragiczna. O, tutaj też widzicie, trzeba się właśnie tutaj zająć ogarnięciem, bo u nas tylko pogrzmiało ze trzy razy, parę, spadło chyba z 5 kropli deszczu i wyszła ta tęcza, którą wam pokazałam. I w sumie z tej burzy to tylko tyle było. A, no nie było prądu przez chwilę, ale to tylko dosłownie ułamek sekundy, to znaczy no, ułamek sekundy. Tak włączali, wyłączali, włączali, wyłączali, ale to trwało tak z pół godzinki, no i później już nic nie było. W nocy nie wiem, była czy nie była burza, także w nocy ja spałam, nie jestem pewna, ale mąż jak wracał w nocy,
to mówił, że z nocy robił się dzień i z każdej strony szły błyski, więc no musiało coś być na rzeczy. Dzisiaj jest bardzo gorąco, tak jak widzieliście, już o 8 rano było 34 stopnie. Dzieciaczki też dzisiaj mówią, że jest okropnie gorąco, wcale nawet na dwór nie chcą wychodzić, bo jest tak duszno. Więc z tej duchoty też może dzisiaj coś się wyklarować, no bo to niebo już nie jest takie błękitne, tylko już jest bardziej takie pochmurne, no i powietrze stoi, nic się nie rusza, ani jedna gałązka. A ja teraz biorę się za ogarnięcie, bo chcę już tak zrobić tutaj w tej szafie porządek, w tej nowej, którą żeście widzieli jakiś czas temu na kanale. Chcę poustawiać tam wszystkie buty, trzeba zrobić porządek w salonie. Poprałam te narzuty, pościągałam poszewki, więc tutaj też trzeba zrobić porządek. Nie wiem, co Julcia robi z tymi swoimi puzzlami, bo te puzzle tam leżą. O, tam jakaś torba stoi, ale to chyba są męża zakupy. Później jeszcze muszą się tym zająć i co? I to ciasto zrobić i o tych pulpetach Wam mówiłam. No i zleci. Zleci dzionek. Raczej dzisiaj się nigdzie nie wybieramy, właśnie z powodu tego, że jest mocno gorąco. A jak dzieciaki nigdzie nie chcą wychodzić, to dzisiaj siedzimy w domu i sprzątamy. No i tyle chyba. Antoś tutaj sobie nawyciągał klocków Lego, także Antoś buduje klocki, a tam jeszcze na stole widzicie puzzle. Tylko nie wiem właśnie, czy Julcia te puzzle chowa do pudełka, czy będą tak nadal leżeć. Julcia, o, rozkłada ręce i nie wiem. Mówiłam jej, żeby rozejrzała się za taką matą do puzzli na internecie, bo wtedy łatwiej by było po prostu przenieść te puzzle w inne miejsce. A ja dzisiaj jestem bez make-upu. Później zamierzam się, wiecie, ogarnąć, zrobić sobie, o, może dzisiaj henna sobie zrobię, bo mam tylko narysowaną kredką brwi, więc może zrobię hennę i bym sobie dzisiaj nałożyła po kąpaniu ten balsam, bo jeszcze tego balsamu nie testowałam, nie używałam, więc może dzisiaj go sobie użyję, żeby właśnie tutaj tak trochę wyrównać ten koloryt, bo ja opalać się nie lubię. I dlatego ja jestem tak dziwnie, wiecie, tutaj poopalana, bo tutaj, gdzie mnie słońce złapie, to ja jestem opalona. Tutaj, gdzie słońce nie dochodzi, to ja tutaj specjalnie nie wystawiam się na promieniowanie słoneczne, bo ja tego nie lubię. No dobra, koniec takiej krótkiej pogawędki. Kończę tą moją herbatę, a w sumie to nie kończę herbaty, tylko herbata idzie razem ze mną i działam, bo czas nie stoi w miejscu. Buty z Sinseya, dosłownie dwa razy prowadziłam w nich samochód i tak się zrobiło tutaj napięcie. Także buty z Sinseya to niekoniecznie są do polecenia. That thing of loving was for everybody else. Lost and lonely, have been hurt too many times. Gave up on hoping, thought I'd never get it right. Miałam Wam pokazać uszkodzenia na tym koturnie, o których Wam mówiłam, także o, nie wiem, czy to się uda naprawić. Tutaj to jest pozdzierane od prowadzenia samochodu, to się nie liczy, ale no to na przykład to jest ewidentnie wygryzione, to jest wygryzione, tu, o nie widzicie, tutaj jest wygryzione i proszę bardzo, cały przód też jest obgryziony. I tak samo wygląda drugi but. Także jeżeli wiecie, czy to się uda naprawić, czy to jakoś można zakamuflować, to piszcie na dole w komentarzu. Będę Wam bardzo wdzięczna.
Okej, okay, szafa ogarnięta, tam ja w lustereczku. Jeszcze lustereczko tylko trzeba będzie umyć i chwilowo to wygląda tak. Na pewno będę musiała, a może ja sobie zdejmę z tego stojaka. Więc jeszcze raz, szafa uprzątnięta. Wszystkie buty tutaj, te co najbardziej są używane, tutaj są tylko buty, bo to nie jest koniec butów w tym domu, ale no to jest już, wiecie, inna sprawa. I na pewno zauważyłam, że bardzo buty niszczą się od prowadzenia samochodu, więc tutaj na piątkach są takie no podniszczone już. Tutaj są wszystkie buty, w których ja najczęściej chodzę. Oczywiście niektóre są też w spadku po Julii, bo na przykład te są w spadku po Julii, które jeszcze, a takie sandały też tutaj miałam w spadku po Julii, tak trochę teraz będziecie patrzeć w buty, więc trochę może nie bardzo, te są też w spadku po Julii, bo one są dobre, to jest rozmiar chyba 39 był, więc tak, no i tak to tutaj wygląda, także tu są buty najbardziej używane przez moją rodzinkę, reszta butów jest spakowana i stoi w tej dużej szafie, ale mam tutaj ogarnięte i wiadomo, no jeszcze są buty zimowe, ale buty zimowe są w tym pudle, w takim plastikowym i one stoją w piwnicy. Tutaj są jeszcze też buty, to są moje nowe buty z H&M-u, te klapki, które żeście widzieli, więc ja buty też przechowuję tak, żeby się mi mniej niszczyły. I są zapakowane z tymi wszystkimi. Tutaj są, można powiedzieć, nowe nabytki, których Wam nie pokazywałam. Mąż ma takie same z Tomsa. O, męża mogę Wam pokazać. A moje są niebieskie. Bardzo ładny taki turkusowy kolor. Dobra, wyciągnę. Jak Wam pokazuję, to Wam pokażę. Więc proszę bardzo. Moje nowe nabytki z Tomsa. Błękitny, piękny kolor do jakichś, nie wiem, białych sukienek. Ale o, kolor obłędny. A mąż ma w kolorze szarym, bardzo je lubi. W okresie takim wiosenno-letnim powiedział, że są fajne. Skóra w nich oddycha, stopa oddycha, także on jest zadowolony. Tylko coś je pobrudził i jakoś bym musiała je wyczyścić. I te buty to chyba jakoś były wyhaczone na Zalando. Mąż je właśnie wyhaczył. Tutaj są te moje koturny, o których Wam mówiłam, te popsute, ale tutaj właśnie je postawiłam, żebym je gdzieś zaniosła nawet i do naprawy. Więc to. Tutaj są takie moje stare buty, to nie są Lacoste, a jeszcze właśnie pytanie odnośnie Lacoste będę miała. Tutaj są takie moje stare, takie espadrillo sandały. Ja je kiedyś kupiłam na Born to Be chyba, czy coś takiego. Wtedy jakaś taka wyprzedaż była tych butów i kupiłam właśnie między innymi wtedy tamte, ale to było jakoś, to znaczy te, jakoś przed jeszcze prowadzeniem kanału one jeszcze były kupione. Tak nie chodzę w nich często, bo one bardziej do takich, bym powiedziała, marynistycznych sukienek, jakichś takich marynistycznych ubrań, ale fajne są w sumie i są wygodne. Ostatnio miałam je, jak stopa mi napuchła, coś ja takiego miałam i wtedy ja byłam, pamiętam, w nich na czym? Na tych, na targach w Sitnie. A pudełko jest dla Kosty, bo od tego nie mam pudełka. Więc to. Także znowu będzie kolekcja butów i tutaj są takie moje jeszcze mokasynki, też bardzo fajne w kolorze wielbłądzim, skóra naturalna, super butki, super mi się sprawdzają i już są dłuższy czas. A odnośnie tych Lacoste, to ja bym miała do Was pytanie, jak je mam wyczyścić, bo troszeczkę boję się je wkładać do pralki, bo nie jestem pewna, czy wyciągnę je z pralki w takim stanie, w jakim bym je włożyła. W sensie, no, pewnie by były troszeczkę czystsze, by się wyczyściły, ale nie jestem pewna, czy to tworzywo w tej pralce nie ulegnie zniszczeniu, także jeżeli Wy macie i czyścicie takie buty, to napiszcie mi, jak je czyścicie, no bo przydałoby im się już czyszczenie. To raczej nie jest skóra, pewnie to jest jakieś tworzywo sztuczne, no ale one też, wiecie, najtańsze to nie były, dlatego bym nie chciała, żeby się zniszczyły. No i tyle, tutaj są te moje ulubione klapki z CCC, także te to bardzo lubię. Te kiedyś kupiłam za 20 zł w CNA.
Tak, w C&A skupiłam te buty. Jakoś tak przy okazji byłam i one były za 20 zł. Chyba one były pokazane na kanale. Te to znacie, bo są z Zalando, te takie niby co? Niby te modne takie Adidasy. I tutaj jeszcze mam jedne buty różowe. To też jest spadek po Juli. I tak sobie tutaj stoją. Więc widzicie, no ja też mam spadki po córce. To nie jest tak, że ja tutaj jestem jakiś butoholik, ale no fakt, ja jestem butoholik, nie wypieram się tego, to jest moje jedyne, można powiedzieć, uzależnienie. Innych uzależnień nie mam, ale buty kocham miłością wielką i ogromną. Nie wiem, może dlatego, że ja się urodziłam w latach 80., wtedy było takie wszystko trudno dostępne. Nie wiem, jak mam to Wam wytłumaczyć. No i tam mam jeszcze buty, z których najmniej będę korzystać, czyli Saint Oliver. To są takie buty zimowe, to najwyżej Wam w zimie pokażę, bo teraz już nie będę ich ściągać. I są tam też buty takie letnie, na wysokim obcasie i są te buty, które kupiłam, jak szłam na wesele granatowe, z takim obcasem kolorowym, więc tam już je wyeksportowałam, bo tam raczej nie będę sięgać i w tych butach chodzę najrzadziej. No i oczywiście część butów idzie do prania, także to idzie wszystko do wyprania. No i przecież wszyscy też mamy te buty do chodzenia po górach, także mamy, a tu Adidasów kilka par, jakieś tenisówki, także no wiecie, jednak trochę tych butów w tym domu jest. Julcia ma już prawie całą ramkę, ale zaraz kotenieńka jej wpadnie i zaraz znowu zniszczy, tak jak ostatnio. Także puzzle nadal są układane, jeszcze widzę, że się Julci nie znudziły, tylko tak troszeczkę jakoś krzywo. I to będą naprawdę, to znaczy to będzie naprawdę duży obrazek. Taki dość spory, później można by było go oprawić w ramę, bo to będzie, tak jak widzieliście w poprzednich filmikach, będzie Wenecja. Pokaż Julcia, o, taki obrazek będzie. Wenecja, gondolierzy i jakaś romantyczna kolacja przy świecach, przy muzyce włoskiej, gondolierów i rejs gondolą. Co tam, Julcia? Dobra, idę robić ciasto, bo chyba temperatura mi troszeczkę zaczyna uderzać do głowy, bo u nas w domu jest 28,6 stopnia, więc jest upalnie. Thank you.
powiedz, matka, daj ogurasa, bo ja uwielbiam ogurasy. Daj, matka, daj. Meluniu, ale zachowuj się. No zachowuj się, Meluniu, tak nie wolno chrzarkać, chrząkać, a nie będziesz jadł ogurasa przy wszystkich. Mówisz, że w osobności. Czy za duży kawał dałam? Za duży kawał dałam, Meluniu? Dasz radę? A na obiadek dziś mizeria, pulpeciki. Miałam ochotę na pulpeciki w sosie koperkowym, ale przecież tutaj zielone kole w oczy, więc będę musiała sobie dodać koperku po nałożeniu na talerz, bo inaczej bym jadła sama cały garnek. A do tego wszystkiego jest ryż. Ryż z patelni, ponieważ ostatnio za dużo mi się go ugotowało, więc go teraz odgrzałam. Więc ryż takim oto akcentem. Życzymy Wam smacznego, jeżeli też coś jecie. I remember getting locked up in myself. That thing of loving was for everybody else. Lost and lonely, having hurt too many times. Gave up on hoping, thought I'd never get it right. Ciasto upieczone wygląda tak, o nie widzicie teraz tego ciasta, ale jutro Wam pokażę oczywiście jak wystygnie i teraz biorę sobie na przykład rękawice i wkładam tutaj w drzwiczki i tak te drzwiczki są uchylone. O, w ten sposób. Zrobiłam taką szparkę i Beza będzie teraz sobie schła. Poza ciastem przygotowałam jeszcze mięso do pieczenia. Jest to szynka. Jeżeli chodzi o przyprawy, to sól. Pieprzu nie dałam, ale już trudno, nie będę rozwijać. Sól, papryka słodka, papryka ostra i tymianek. Tymianek ze swojego ogródka, więc myślę, że będzie pyszne i aromatyczne mięso jutro albo na obiad, albo będzie na kanapki, to jeszcze zobaczę, co z niego zrobię. Troszeczkę za dużo przyniosłam tymianku, więc reszta będzie do ususzenia. W ogóle to trzeba by było znowu pościnać zioła i je zasuszyć. Oregano mam, tymianek i mięta. A teraz zaraz Wam pokażę, co jeszcze zrobiłam i idę odpoczywać, bo już mam ból nóg. Tutaj moja kotenieńka się, nie wiem, chłodzi, wygrzewa, ale to nie wiem co. Tutaj posprzątałam sobie kącik. Jeszcze tylko tak myślę, że te torebki może bym tam na tą jedną wolną półkę dała. Oczywiście zostało jeszcze pomyć podłogi, także to jeszcze nie jest wszystko zrobione. Ale tak, posprzątałam sobie ten kącik, bo tutaj miałam te rzeczy, które wyjęłam z tamtej szafki, która wcześniej była na buty i takie gerberki. Nie wiem, czy jeszcze będę przynosić te lilie, bo te lilie wyglądają tak, jakby były już przykwitłe. Domek tutaj, bo ostatnio moja siostra się pytała, dlaczego domek na owady stoi w domu. Więc on stoi w domu, bo chwilowo nie znalazł jeszcze swojego miejsca zamieszkania na ogrodzie. To dlatego.
No i te gerberki bardzo ładnie, muszę Wam powiedzieć, wyglądają. One były kupione, tak jak widzieliście, z czerwoną metką, także teraz żałuję, że więcej ich nie wzięłam. Jak jeszcze będę w Lidlu i będą gerberki z czerwoną metką, na pewno dokupię sobie więcej. Salon też już można powiedzieć, że jest, no tak, troszeczkę posprzątany. Jeszcze nie są umyte okna, ale oknami zajmę się w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu będzie już chłodniej. A dzisiaj jest okrutnie gorąco. U nas jest 28 stopni w domu. Zaraz idę zobaczyć, ile jest w szklarni. Ale tutaj sobie już pościeliłam czyste narzuty. Zmieniłam poszewki na poduszkach. A tutaj moja niepolecajka. No może tak nie do końca, że nie polecajka, bo reszta rolet się trzyma. Ja chyba te rolety to przy Was już wymieniałam na kanale i to są rolety dzień, noc i odpadła tutaj roleta od drzwi tych tarasowych, z tych szerszych i muszę Wam powiedzieć, że wygląda tak, jakby była obcięta, ucięta równo jakimiś, nie wiem, nożem, nożyczkami, bo ona jest ucięta. Po prostu jest ucięta. Tam zostało się kawałek, a tutaj o, to było przyczepione tam, a ja dzisiaj wstaję rano, a moja roleta jest w dwóch częściach. Jedna część wisi w oknie, czyli tak normalnie i wygląda tak, jakby była obcięta równiutko albo nożem, albo nożyczkami i teraz chyba w Biedronce jeszcze były znowu. Widziałam teraz te rolety dzień, noc i będę musiała sobie zakupić tutaj do tych no, drzwi tarasowych nową roletę, taką w kolorze białym, bo to są białe rolety. Reszta widzę rolet, że się trzyma idealnie. Nie wiem, czy to po prostu przez ten ten metal to się oberwało, czy o co chodzi, nie mam pojęcia. No ale to raczej przecież nie ma większego wpływu, żeby jakoś obcięło to. Nie wiem, no dobra. Ale teraz naprawdę idę odpoczywać. Nie może oczywiście zabraknąć świerszczy, bo to jest mój ulubiony dźwięk wieczoru letniego. Oczywiście mamy już zachód słońca i teraz w końcu jest czym oddychać. Idę sprawdzić, ile jest stopni na termometrze. Mamy godzinę, nie wiem, chyba 21 jest? Chyba coś koło tego. I mamy teraz 2, 4, 26 stopni. A w tunelu teraz mam 24, 25 stopni. I Anetka mówiła, żeby go przymykać, zamykać, jak jest poniżej 25, bo wtedy pomidory marzną. Już się przestraszyłam, że mam jakiś nowy nalot, ale to jest ten popiół, którym wczoraj pryskałam. Dobra, ja go zamknę. Niech te pomidory mają ciepło. Ale jestem wyświecona przez ten upał. Teraz jeszcze, tak jak widzieliście, o 21:00, to nawet była chyba już 21:30 dochodziła, jeszcze było 26 stopni ciepła. W tej chwili to nie wiem, ile jest, ale czuję przez okno, że w końcu jest chyba czym oddychać. Jutro ma być bardzo gorąco u nas znowu, także jutro znowu będziemy się wszyscy roztapiać, bo jutro ma być 33 stopnie ciepła, ale już wkracza front atmosferyczny i już chyba tutaj znowu dostajemy wszyscy po kolei alerty przeciwburzowe, także znowu trzeba uważać. Mam nadzieję, że jak już przyjdą te nawałnice, to będą spokojne. Nie będzie jakiegoś takiego armagedonu. Dzisiaj właśnie tak a propos, przeglądałam sobie strony internetowe i trafiłam na jakiś taki artykuł burzowy, gdzie nawet ci sobie zdjęcie, screen sobie zrobiłam, tej chmury, która wisiała nad jednym z nadmorskich z zachodniopomorskiego województwa miast, na E, miasto się nazywa. I tam szedł taki szkwał i taka chmura szkwałowa szła, ale
Piękne ujęcie ktoś zrobił, to tak a propos właśnie tych burz, no przepiękne ujęcie tej takiej potężnej chmury nad blokami. Bloki były nowej takiej generacji, więc to pewnie było jakieś, takie nowe osiedle, ale naprawdę przepiękne. Tylko tak jakby tutaj do mnie przyszła ta chmura, to chyba bym strachu miała co nie miara. Wtedy jak szły w sobotę, jak szedł tam ten szkwał i ta chmura, no to wtedy też miałam strachu co nie miara, a jakby taka szła potężna, to tym bardziej bym właśnie tutaj panikowała. Muszę sobie zrobić pazur, bo mi się oderwał, odkleił, a to był ten paznokieć, gdzie byłam mocno tutaj, można powiedzieć, zraniona, więc on nie był dobrze utwardzony i muszę go sobie dorobić. Chociaż ja paznokcie miałam robić dopiero jakoś przed, nie w tym tygodniu, tylko chyba dopiero tak przy połowie lipca. Więc teraz będę tylko chyba tego jednego dorabiać, no bo trochę to nieelegancko wygląda. Ten drugi też tutaj ledwo się kupy trzyma, jeżeli tak chodzi o szczerość. Więc jeszcze będę musiała pracować nad prawą dłonią, no bo wiadomo, lewą dłonią, szczególnie jak ktoś nigdy nie pracował lewą dłonią, to jest gorzej zrobić na prawej, no ale to już też nieważne. Nie wiem, czy tutaj mi się nie robi jakieś przebarwienie, chociaż ja z tym problemów to nie mam, ale tutaj jakieś takie dziwne czerwony plac mam, tak teraz właśnie zerkam w podgląd i nie jestem pewna, co to jest, no chyba, że coś mnie ugryzło, bo ja dzisiaj nie mam ani grama makijażu na sobie, więc no teraz zaobserwować muszę tą moją twarz, żeby tutaj ewentualnie coś zadziałać. Idę zaraz się myć, kąpać i będę dzisiaj nakładać ten balsam, który ostatnio kupiłam, brązujący, żeby tutaj nie być aż tak bardzo. No nie było takiej znać, że mam twarz ciemniejszą, szyję jaśniejszą, no i tutaj też wiecie, o co chodzi, nie? Tu mam ciemniejsze, tu mam jaśniejsze, no bo ja nie chodzę w takich bluzkach zasadniczo na bez rękawków, tylko gdzieś lepiej czuję się w rękawkach. No i tyle, także jeżeli chodzi o sprawy takie okołodomowe, to jestem zadowolona, bo dzisiaj nawet sporo zrobiłam. No i wieczorem to już czułam zmęczenie i wstania przy kuchni i takiego wewnętrznego gorąca, bo już naprawdę pod wieczór, no to już ciekłam, można powiedzieć, że ciekłam, płonęłam wręcz, bo u nas dzisiaj w domu, o dziwo, było 30, miałam powiedzieć, nie, jeszcze 30 nie było, 28, prawie 29 stopni było, więc no jestem tutaj bardzo zdziwiona, bo okna mieliśmy pootwierane wszędzie, bo inaczej to by się chyba nie wytrzymało, chociaż wiadomo, że jak okna są otwarte, to ta temperatura dużo wyższa wchodzi przy takiej temperaturze, jaka była dzisiaj na zewnątrz. Ale ciasto zrobiłam, nawet go spróbowałam, także jest przepyszne. Mam nadzieję, że będzie im smakować, bo jednak porzeczka jest dość kwaśna, a ja to ciasto tak dużo nie posłodziłam, także ciasto kruche nie jest takie słodkie. Później idą te porzeczki, które też są takie kwaskowate, nie są słodkie. I beza. No beza, no to tam jest 300 gramów cukru, więc no beza, tak wiecie, równoważy bym powiedziała, ale to i tak trzeba lubić takie kwaskowate rzeczy, takie kwaskowate smaki, bo naprawdę ciasto jest dość kwaśne. Ja go spróbowałam, ale jeszcze schowałam do piekarnika. Ono jest już wystygnięte, beza wyszła super kruchutka, także jutro Wam pokażę. Już dzisiaj nie pokazywałam, a w sumie to siadłam sobie do komputera i zapomniałam, że miałam się z Wami pożegnać. Już miałam właśnie iść ogarniać się do nocnego odpoczynku, ale sobie uzmysłowiłam, lampka mi się zaświeciła, zaraz jeszcze się nie pożegnałaś. Także obiad dzisiaj też był bardzo dobry, bo były to pulpety. Moja rodzinka no nie tak bardzo przepada za sosem koperkowym, ja bardzo lubię, więc ubolewam nad tym, szczególnie no może nie cała rodzinka, chłopcy. Chłopcy nie lubią zieleniny, jak coś im pływa, czy to w zupie, no zupy to praktycznie nie jedzą oprócz rosołu i pomidorowej, no i barszczu czerwonego, więc to. A ja miałam wielką ochotę na sos koperkowy, niestety no nie mogłam dodać koperku do sosu, więc były pulpety w sosie takim powiedzmy wieczorkowym, ale i tak widzę, że smakowały.
bo nie mam już obiadu na jutro. Zostało mi tylko 3 pulpety z tego całego gara. Zostało mi trochę mięsa mielonego, bo wszystkich tutaj całego mięsa nie robiłam na pulpety, więc jutro pewnie zrobię z tego mięsa takie kotlety pieczone we frajerze, bo widzę, że lepsze są, dużo lepsze są z airfryera takie pieczone, mielone, aniżeli smażone na patelni, więc no tu jest taka mała zamiana. No i przygotowałam sobie to mięso do upieczenia, więc jutro będzie też takie mięso pieczone, czy to na obiad, czy to nawet później na kanapki, żeby nie jeść tej wemuliny ze sklepu. Więc to też zrobiłam, mam posprzątane, szafa jest zagospodarowana, więc jest na plus. Ta szafka, która wcześniej stała w korytarzyku, jest wyniesiona do piwnicy i tam będą wszystkie buty takie, które używamy idąc na przykład w pole. Takie podomowe, to znaczy podomowe, to może nie podomowe, tylko popodwórkowe. O, takie polowe, popodwórkowe, no takie gorsze, w których wiadomo, że nie wyjdziemy do ludzi na dwór, na ulicę, do miasta, tylko takie, gdzie nie chodzimy tylko tutaj po podwórku albo idziemy w pole, więc taka będzie tutaj zamiana tych szafek. Tamta szafka jest tylko ta jedna środkowa półka jakby popsuta, tak spadła z tych zawiasów. Nie wiem, gdzie są te zawiasy. Mąż już ją naprawiał chyba 3-krotnie i stwierdził, że już daje sobie spokój, więcej jej naprawiać nie będzie. Druga sprawa. Ona no, była wąska i miała te takie, o tą stronę się otwierała i zauważyłam, że na przykład duże męskie buty, bo mój mąż to ma rozmiar 46, no 45, w porywach 46, więc moje dzieciaki mają po nim te duże stopy. Na razie tu tylko Antoś ma taką niedużą stopę i te duże buty właśnie, one się tam nie bardzo mieściły. One były pozaginane, no nie pasowało mi gdzieś to. I zauważyłam, że te czuby, szczególnie te czuby właśnie, one też tak obcierały się i no i nieładnie to wyglądało, także dlatego chciałam już zmienić tą szafę. No i w sumie to może i dobrze, że się te drzwi, ta półka wewnętrzna, środkowa popsuła i już nie było sensu jej naprawiać, bo przynajmniej stanęła nowa szafa. Jest teraz porządek, wszystkie buty się zmieściły. Część butów tych, co chodzimy na co dzień i w nich wychodzimy do miasta albo, nie wiem, do szkoły, no wiecie, o co chodzi, no to są w tej szafie. Reszta butów, które są tak mniej używane, no to są w pudełkach w tej dużej drugiej szafie, więc jest teraz ład i porządek. Ja o takiej jakby półce, czymś takim myślałam też, żeby zrobić to w sypialni, na przykład tutaj pod oknem, no ale znowu nie jestem pewna, jakby to wyglądało, no i tam musiałyby być już taka szafka robiona na wymiar i musiałaby mieć drzwi przesuwane, bo inaczej by tam nie wyszło. A tak jest, jest, stoi, stoi, porządek jest, więc no może jakoś powoli też tutaj będzie tak uporządkowane. No i chyba tyle, bo więcej nic nie zrobiłam. Zostało tylko pranie do prasowania, ale to chyba sobie zostawię, jak przyjdzie to ochłodzenie. Co prawda wiem, że ono tutaj nieelegancko wygląda w tym salonie, no ale trudno, przeżyję. Jak będzie miał ktoś przyjść, to wezmę miski, wyniosę, schowam i nie będzie tego widać. Salon jest posprzątany, narzuty są poprane, świeżutkie, poszewki pozmieniane też są świeżutkie, pachnące. Jak się wchodzi do domu i jak tutaj leży to pranie, to jest taki świeży zapach, bo ja używam tych koncentratów do prania z Biedronki. I naprawdę one dużo dają, bo pięknie pachną, ale trzeba też uważać, żeby ten zapach, żeby dużo tego płynu nie lać, bo ostatnio mąż mówił, że bardzo go kręci w nosie, więc one naprawdę są za intensywne czasami. I teraz chyba wyszły jeszcze dwa nowe zapachy. Tak, dwa. Chyba taki zielony i niebieski. No to ten niebieski tak nie bardzo mi pasuje, ale ten zielony chyba byłby całkiem ładny. Ale ja mam jeszcze tutaj zapasów tych płynów do płukania, więc na razie nie kupowałam, bo muszę wykorzystać to, co mam w domu. No i chyba tyle. Także dzień dobiegł końca. Ja będę się z Wami już żegnać, żeby tutaj specjalnie nie przeciągać, specjalnie nie wiadomo czego nie opowiadać. Roleta to nie wiem. O, właśnie, roleta. Jeszcze mogę Wam pokazać. O, widzicie?
Wygląda tak, jakby była ucięta nożykiem, więc nad tym będę musiała się rozejrzeć. Biedronce chyba były ostatnio, teraz nawet widziałam, będę musiała jedną sobie dokupić. I tym akcentem żegnam się dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że vloguś Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Pozdrawiam. Życzę oczywiście cudownego dnia, cudownego nowego miesiąca, bo już jak będziecie oglądać ten filmik, będziemy w nowym miesiącu. Życzę Wam oczywiście dużo zdrówka, spełnienia planów, spełnienia marzeń, cudnych wakacji, bo to już będzie taki, można powiedzieć, pierwszy pełny miesiąc wakacji. I dzisiaj tak jeszcze siadłam sobie i tak sobie myślę, kiedy to zleciało? Dopiero co człowiek witał nowy rok, dopiero co była wiosna, a już mamy, można powiedzieć, pełny pierwszy miesiąc lata, pierwszy pełny miesiąc wakacji. Także czas leci tak bardzo szybko. Nim się obejrzymy, będziemy witać 1 września i wtedy będzie już jesień. U nas dzisiaj, a propos właśnie, jeszcze żniwa były. To znaczy u nas zauważyłam, że żniwa to już trwają chyba 3 dzień. Co ostatnio Wam pokazywałam, to wczoraj chyba Wam pokazywałam, tak. Wczoraj Wam pokazywałam, jak byłam w Gdyni, to kosili tam za taką naszą rzeczką zboże. Później kosili tutaj na wzgórzu, no to tego Wam już nie pokazywałam. A bo akurat właśnie wtedy przechodziła ta burza, to tam kosili, ale to spadło tylko 5 kropli deszczu, to ich nawet nie pogoniło. I tutaj dzisiaj właśnie też kombajn kosił zboże, także u nas żniwa się już zaczynają. I no mam nadzieję, że będą szczęśliwe i że wszyscy będą bezpieczni, bo najgorsze to właśnie chyba są te żniwa. Ja już Wam nieraz mówiłam, że te kombajny to mnie bardzo przerażają. I no gdzieś nie lubię tych maszyn z tymi takimi dziobami. Dobra, żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego na nowy miesiąc. Przede wszystkim zdrowia, bo jak jest zdrowie, to reszta jakoś się poukłada, a do pracy są 2 rączki, więc z tym na pewno każdy sobie poradzi. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!